Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z ubraniami, kolejny odcinek z ubraniami z Adidasa. Poprzednie odcinki możecie znaleźć albo w opisie na dole, albo one pojawią się tutaj i tutaj. I dzisiaj, o dziwo, nie Ivy Park, bo u mnie zazwyczaj pojawiają się kolekcje Ivy Park, ja je bardzo lubię. Mam na sobie zresztą spodnie z jednego z takich rzutów. Bardzo dobre jakościowo ubrania. Za drogie, zdecydowanie, ale zdecydowanie bardzo wysokiej jakości. Jest to kolekcja inspirowana latami 70. i trafiłam na nią zupełnie przypadkiem. Zobaczyłam, że na ich stronie pojawiły się spodnie dresowe, z tych takich spodni dresowych, takich poliestrowych, w kolorze czerwonym, które są dzwonami. I ja takie spodnie miałam w szkole podstawowej. Te spodnie były spodniami mojej mamy i to były spodnie autentyczne z lat 70. Miałam cały taki dres, cały taki komplet dresowy. Kochałam ten dres. Dzieci patrzyły na mnie jak na totalnego frika, kiedy ja w tym dresie chodziłam. Ale ten dres był po prostu czymś takim dla mnie wow, czymś takim mega unikatowym. Miałam ten dres na sobie na mini playback show. Byłam Mel B, byłam w Spice Girls, miałam właśnie te spodnie i do jednego z występów, bo w ogóle wygrałyśmy ten mini playback show, do jednego z występów, już potem po wygranej, ja te spodnie wyprałam i chciałam sobie je wyprasować. Ale normalnym takim starym żelazkiem dotknęłam tego poliestru i on się stopił. Zniszczyłam wtedy żelazko i zniszczyłam te spodnie. To były takie naprawdę unikatowe spodnie z lat 70. mojej mamy, które były zachowane w idealnym stanie i wystarczyło, że ponosiłam je parę miesięcy i je zniszczyłam po prostu prasując je. I były to nieodżałowane spodnie, bo ja myślałam, że one będą mi towarzyszyły. Przez wiele lat szukałam takich spodni w różnych lumpeksach. Nigdy mi się nigdzie nie udało takich znaleźć. Kiedy ja je zobaczyłam na stronie, w sensie ten krój zobaczyłam na stronie, stwierdziłam, że bierę, po prostu biorę w ciemno. I wzięłam oba kolory, bo były czerwony i niebieski. I kiedy kliknęłam w te spodnie, zobaczyłam, że tam pojawiła się cała kolekcja ubrań inspirowanych latami 70. Te ubrania i modele w jakiś sposób są wystylizowani tam na zdjęciach. Trochę przypominają mi te kolekcje Adidasa we współpracy z Gucci, która została stworzona. Kiedy czytałam opisy pod każdym z ubrań, które przykuło moją uwagę, to również były tam podkreślane to, z jak bardzo wysokiej jakości materiałów te ubrania są uszyte, jak duża uwaga była zwracana tutaj na wykończenia, na ściągacze, na takie drobne detale. Bardzo się zainteresowałam tym, chciałam to zobaczyć na żywo i stwierdziłam, że może być to ciekawe motyw do odcinka. Dzięki temu ja Wam pokażę, jak te ubrania wyglądają, powiem Wam, czy one są w ogóle warte uwagi i czy te ceny, a ceny są dosyć wysokie za te ubrania, faktycznie są cenami adekwatnymi. Myślę, że po tym przydługim wstępie czas przejść do odcinka i zacznę właśnie od tych spodni, które ja na pewno sobie zostawiam, bo no to są spodnie mojego dzieciństwa, ja te spodnie po prostu chciałam mieć. Będę robiła całe takie stylizacje, żeby nie mierzyć po pojedynczo tych ubrań, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy! No i jestem! Na sobie mam właśnie spodnie, o których wspominałam, czyli te dzwony. One się różnią oczywiście od tamtych spodni, które miałam wtedy jako dziecko. Tamte miały białe paski, nie różowe. Te tutaj, cała ta kolekcja jest, jeżeli są czerwone ubrania, są z różowymi dodatkami. Z nieco też innego materiału te paski są wykonane. Trochę inne logo, to logo jest welurowe. Tamto logo było wyszywane i też innej wielkości, ale oczywiście szyszunia. No ale sam jakby krój tych spodni to jest ten krój. Jedyne, nad czym się zastanawiam, w ogóle zamawiając te spodnie, zamówiłam je w trzech różnych rozmiarach, dlatego, że nie byłam pewna, które będą najlepsze. I to był najmniejszy, który zamówiłam, czyli rozmiar 30. Jest jeszcze rozmiar 28, on jest najmniejszy w ogóle. I zastanawiam się, czy nie byłby lepszy, bo to mnie tutaj denerwuje, co się dzieje. A obawiam się, że jak w nich chwilę pochodzę, to one się jeszcze bardziej rozciągną i będą mi takie wory tutaj wisiały. Z drugiej strony, w tym miejscu one są dobre, więc nie wiem. Na sobie mam do tego t-shirt, który jest z takiej tkaniny ręcznikowej, taki trochę frotę. Wzór jest tłoczony w 3D. No tak jakbyście mieli trochę na sobie ręcznik, to jest ten vibe. Jest bardzo miły w dotyku.
Jedyne, za czym nie przepadam, to ten krój kołnierzyka, taki mi się to kojarzy z piłkarzami, a ja nie jestem wielką fanką piłkarzy. Natomiast sama koszulka jest bardzo, bardzo wygodna i bardzo odpowiada mi ten materiał, a nad tym materiałem się zastanawiałam, czy on będzie okej. Okay. Jest jakościowo ta koszulka bardzo, bardzo top. Natomiast nie jestem pewna, czy ta cena jest adekwatna nadal do tego, że jest to t-shirt. Oprócz tego mam też z tej kolekcji na sobie skarpetki i to są takie podkolanówki. Są też krótsze skarpety. Nie wiedziałam, że są krótsze różowe, bo na stronie były tylko pokazane te niebieskie, ale mam kolejne stylizacje z odkrytymi nogami, więc już założyłam sobie te wysokie. I do tej stylizacji mam jedną rzecz, którą też myślę, że sobie zostawię. Bardzo mi się podoba. I to jest kamizelka, która jest też z weluru, wypełniona pierzem, także no nie jest to wegańskie. Są tutaj kieszenie, również w środku jest kieszeń, bardzo, bardzo głęboka. O, naprawdę bardzo głęboka. Możecie tutaj sobie powkładać rzeczy i nie nosić torebki, ja tak ostatnio robię właśnie. No i buty! Słuchajcie, w tej kolekcji nie było dedykowanych butów, ale modele mieli na sobie model Gazelle. On jest taki bardzo 70-sowy. Ja też postanowiłam w takim razie kupić model Gazelle. Wybrałam dwie opcje kolorystyczne. Jedną kupiłam w ogóle na dziale junior i były przecenione. I strasznie mi się ten kolor podoba. Są jedne takie niebieskie. I drugie już z działu dla dorosłych, czerwone, one nieco się różnią krojem, te są takie jakby dłuższe, to jest dokładnie ten sam rozmiar. Te wyglądają jakby były większym butem, te czerwone. One są smuklejsze, dłuższe, w tych jest wygodniej, wsadzałam tam stopę, w tych jest wygodniej. I w ogóle nigdy wcześniej nie miałam modelu Gazelle, jestem zdziwiona, szczerze mówiąc, tym, jak bardzo wygodne są te buty. I muszę wam powiedzieć, że te czerwone są mniej wygodne zdecydowanie niż te niebieskie. Ja mierzyłam tam te niebieskie. Te czerwone są dziwnie w środku wyprofilowane. Mają tak jakby taką górkę w tym miejscu, że wiecie, tutaj gdzie się stopa tutaj tak wygina, że jest to takie wgięcie. To tam jest taka górka dosyć duża, która jeszcze bardziej się w to wrzyna, więc jakby ktoś miał płaską stopę, to musiałoby go to bardzo boleć. Sam but jest ładny, ale no nie jest to jakieś wow. Skupmy się na tych ubraniach z tej kolekcji. Kamizelka, jak już mówiłam, bardzo mi się podoba. Podobają mi się też detale, to, że to jest wyszywane. Faktycznie są po prostu tak wykonane troszeczkę tak lepiej. Mam tu jeszcze dodatki w postaci czapek i kapeluszy. No nic czerwonego akurat. Już tak chciałam w całości. Aha, i rozmiary wam powiem, jakie mam na sobie. Spodnie są w rozmiarze 30, tak jak już wspominałam. Koszulka to jest rozmiar 36, a jest całkiem malutka. I ta kamizelka to jest rozmiar 34, więc jest rozrzut tutaj dosyć spory. Jeżeli chodzi o ten kapelusz, to jest jeden rozmiar. Tam nie było napisane, że w opisie, że on jest dwustronny, natomiast moim zdaniem śmiało można nosić go jako dwustronny kapelusz. Ale jest totalnie za duży. Także kapelusz nie. I nie podoba mi się w nim jeszcze to, że on jest taki płaski, że ma to dosyć krótkie. Ja lubię, jak one są takie trochę wyższe. Wyrzucam go kapelusz na nie, ale sprawdźmy sobie czapkę. Czapka jest spoko. I czapkę mam w rozmiarze S. Oni tam mieli jeszcze chusty takie niebieskie pod tymi czapkami, co dawało tej stylizacji właśnie ten vibe taki trochę Gucci razem z tymi chustami, z tymi czapkami. Chusta była droga, była z poliestru i zdecydowałam się w ogóle jej nie kupować. Do tego jest jeszcze torebka i to jest torebka, którą możecie albo zapiąć sobie w ten sposób i nosić ją tak, albo po prostu nosić ją tak i dodatkowo ma tu jeszcze taki pojemniczek na klucze. I ta torebka jest spoko. Ja w ogóle strasznie lubię te festival bags z Adidasa. Torebkę sobie myślę, że zostawię, bo bardzo podoba mi się i kolorystyka, i w ogóle cały jakiś taki design tej torebki. To, że można ją poprzepinać i można z niej też zrobić torebkę na pas. Także tak wygląda moja pierwsza stylizacja. Ja na sobie mam teraz niebieski outfit, również z tymi spodniami. Jeszcze coś gorszego się tutaj dzieje z tym, przy tych niebieskich. To też jest ciekawe, że w zależności od koloru czasami spodnie się inaczej układają albo troszeczkę ten materiał inaczej się układa. W teorii te same spodnie, ten sam krój. Czasem od koloru zależy to, jak one się układają. Ta czapka była w trzech kolorach. Ja jednego z nich nie brałam. On był czerwono-różowy, taki nawiązujący właśnie do tamtych czerwono-różowych, ale skojarzył się z arbuzem. Być może ładniej by wyglądał przy moich ciemnych włosach, ale już go nie brałam. Fajne
w tych czapkach jest to, że ta szyszka adidasowa jest taka bardzo mocno 3D wyszyta. Tutaj mam opcję niebieską, podniebieskie ubranie. Na sobie mam właśnie te spodnie, ten sam model, który miałam poprzednio, czerwony. Paski są żółte. Nie jestem do końca przekonana, czy ten żółty z tym niebieskim akurat u mnie mi się podoba. Natomiast ja mam bluzę żółtą, niebieską z żółtymi napisami, która mi się bardzo podoba. Jakoś bardziej mi tam leży to połączenie. I szczerze mówiąc, brałam te spodnie z myślą o tym, że one by fajnie wyglądały w połączeniu z tamtą bluzą, ale nie jestem przekonana co do rozmiaru. I chyba zostawię sobie tylko te czerwone i też sprawdzę jeszcze rozmiar mniejsze. Na sobie mam też gazele, które są niebieskie. Nie pasuje to białe wykończenie z tym niebieskim strojem. I bezrękawnik jest w rozmiarze 36 i bardzo mi się nie podoba. Jest to po prostu bawełniany bezrękawnik i on jest wykonany z grubszej bawełny, natomiast sam krój tego bezrękawnika totalnie nie moja bajka. Pokażę Wam jeszcze inne elementy niebieskie, które kupiłam, dlatego że one różnią się kolorem. Zobaczcie, to jest t-shirt też, który jest taki ręcznikowy, zupełnie to jest no 1:1 tak jak ten czerwony, ale on się na maksa różni odcieniem niebieskiego z tymi spodniami, właściwie ze wszystkim. Plus, no mam białe wykończenie, nie ma żółtego, więc kompletnie nie maczuję z tymi ubraniami. Są również krótkie spodenki, one też mają żółte wykończenia, żółte lamówki, więc nawet tutaj to też do siebie no niespecjalnie by pasowało. I powiem Wam, że one już nie wyglądają na taką wysoką jakość. Nawet mi się nie chce ich mierzyć. Także spodenki, koszulka, one bardziej są kolorystycznie tutaj, natomiast lamówki nie. Zupełnie się nie zgadza ten niebieski z tymi gaciami. I z niebieskich rzeczy mam jeszcze bluzę. Specjalnie wzięłam taki bardzo duży rozmiar, ale ta bluza nie do końca mi się podoba. Fajne jest to, że jest też welurowy ten znaczek, jest też gruba gramatura, jeśli chodzi, to jest właściwie to samo. Jeżeli chodzi o samą bawełnę, ale jest coś takiego w tej bluzie, że jakby cena w stosunku do tego, co tutaj dostaję, no to nie jest to, to nie jest to. A tutaj jeszcze do bluzy, i widziałam to też przy innych rzeczach, jest dołączony taki pin z żółtym znaczkiem Adidasa. Przymierzę tę bluzę, zobaczymy, jak ona jest duża po założeniu. Zaraz Wam powiem, co to jest za rozmiar. To jest XL-ka po prostu. Wzięłam dużą, bo ja bardzo lubię bluzy oversize'owe, takie, z których mogę sobie zrobić sukienkę. Ej, po założeniu wygląda lepiej niż przed założeniem, fajnie się układa. No, natomiast czy bym ją sobie zostawiła? Chyba nie. Nie do końca ten niebieski mi się podoba kolor. Bardziej by mi się podobał w takim odcieniu niż w takim. On jest taki jakby sprany, o, jest w nim coś takiego spranego. Więc nie, natomiast wielkość jej jest idealna i krój też mi się bardzo podoba. Gdyby to był inny kolor, to jeszcze bym się zastanowiła. Natomiast no, bluza na pewno ze mną nie zostanie. Na sobie mam sukienkę, która w opisie była jako płaszcz. Natomiast ja na zdjęciu na modelce widziałam ewidentnie sukienkę. Jest to zdecydowanie sukienka. I sukienka podoba mi się bardzo. I podoba mi się kolor, i podoba mi się krój, i podobają mi się detale. Jedno, do czego mogłabym się tutaj przypierdzielić, to jest pasek. Ponieważ pasek wygląda tandetnie. Ten plastik tutaj, który jest, no nie wygląda najlepiej. Z daleka może się to tak nie rzuca w oczy, nie wiem jak to wygląda w kamerze, natomiast na żywo po prostu wygląda to tanio. To wygląda po prostu tanio. I przy całej tej sukience, przy tym jak ona jest wykończona, jakie ma ładne mankiety, przy tym takim welurowej szyszce, która tutaj jest, dodatkowo ma też ten pin, który jest teraz schowany gdzieś tam na moich plecach. Tutaj również ta stójka jest taka naprawdę jakościowa. To wszystko jest super fajnie zrobione, to ten pasek się wyróżnia. Minus. Natomiast sama sukienka podoba mi się naprawdę bardzo i wiem, że sukienkę sobie na pewno zostawię. Założyłam inne buty, to są buty z kolekcji Ivy Park, one w ogóle, jeżeli chodzi o vibe, no to 70s'owe nie są, natomiast dużo bardziej mi pasują niż te gazele do tego, dlatego że gdzieś kolorystycznie mi się zgrywają z całą resztą i myślę, że wcale źle nie wyglądają do tego ubrania. Skarpetek żadnych pod te brązowe rzeczy, bo tych brązowych rzeczy były jeszcze brązowe i zielone w tej kolekcji, w ogóle nie było, więc po prostu uznałam, że tak to będzie lepiej wyglądało i założę jeszcze do tego kurtkę
I na sobie mam kurtkę, ta kurtka jest w rozmiarze 34, no i ta kurtka, jeżeli chodzi o sam krój jej, to mi się nie podoba, nie podoba mi się ten kołnierzyk. Nie jest to moja bajka, natomiast sama kurtka jest wykonana naprawdę doskonale. Jest bardzo jakościowa, są super detale w tej kurtce, bardzo ładne wyszywane logo, cała jest tłoczona też w logo Adidasa, bardzo ładne ściągacze, jest bardzo cieniutka i bardzo lekka, przy czym jest w niej przegorąca, ona też jest wypełniona puchem i piórami kaczymi, zapinana jest na zamek i na takie piny, które są ukryte, nie widać ich. No, wygląda bardzo ładnie, ma ładny kolor, natomiast to nie jest moja bajka. To nie jest moja bajka, jeśli chodzi o sam styl. I w ogóle chciałam zauważyć, że to jak na rozmiar 34, to jest całkiem mocny oversize. I jak na to, że to są 70-sowe kroje, bo 70-sowe kroje raczej były z tych bardziej przylegających. Więc ona jest dosyć spora. Miejcie to gdzieś tam z tyłu głowy, jeśli chcielibyście się na tę kurtkę zdecydować. Natomiast no, większa kurtka zimą jest spoko, bo zmieścicie pod nią sweter. Dajcie znać, co sądzicie o tej stylizacji, a ja przebieram się w kolejną. Mam na sobie sweter, który właściwie jest dla mnie sukienką, ale jest dla mnie sukienką tylko dlatego, bo kupiłam go w rozmiarze 46. Zrobiłam to celowo, po to właśnie, żeby nie był po prostu kardiganem, ale żeby stał się krótką sukienką. Skarpetki zamieniłam na te drugie, które były w komplecie, czyli biało-czerwone. Postanowiłam również wymienić buty na swoje własne superstary, o których Wam mówiłam. I wydaje mi się, że one pasują do tego. Tak mi się wydawało, że nie będą pasowały, ale nawet bardziej mi się podobają niż te gazele, szczerze mówiąc. Ja chyba nie lubię tam tego modelu najzwyczajniej w świecie, dlatego go nie mam. Pod swetrem mam taki krótki top, który jest wykonany znowu dokładnie w ten sam sposób, jak tam te dwa t-shirty, czyli ten niebieski i czerwony, czyli taki ręcznikowy top, taki bezrękawnik i on się kończy tak jak kończą się staniki sportowe, jest po prostu takim bardzo króciutkim topem. Znowu jeśli chodzi o sweter, to szczerze mówiąc spodziewałam się, że będzie nieco grubszy i będzie sprawiał wrażenie bardziej takiego z włóczki, a on wygląda na taki totalnie bawełniany, więc to jest jedyna rzecz, która trochę mnie zaskoczyła. Fajnie, że logo jest wyszywane, podoba mi się, że wygląda bardziej jak sukienka niż jak kardigan, bo w opcji kardigan to po prostu sprawa nie dla mnie. A pokażę Wam oprócz tego parówczanego zestawu, który mam właśnie na sobie, jeszcze inne ubrania w parówczanym kolorze, które zamówiłam, to tak szybciutko. Kolejna parówczana rzecz, to jest rzecz, która jak do tej pory wydaje mi się najbrzydsza ze wszystkiego i najgorzej wykonana i szczerze mówiąc nie kupiłabym jej nawet, gdyby była w lumpie za złotówkę. Nie wzięłabym jej za darmo. Jest z poliestru, który jest przezroczysty, wygląda jak fartuch mojej babci. Ceny widzicie tutaj, moim zdaniem jest grubo przesadzona, to jest sukienka, natomiast ona nawet w dwóch warstwach materiału jest przezroczysta, więc zakładając coś takiego macie całą bieliznę na wierzchu. Ja to kupiłam w jeszcze jednym kolorze, w zielonym jest o tyle lepiej, że przez dwie warstwy nie prześwituje. To jest cała różnica. Plus ten zielony kolor, jako kolor sam, podoba mi się bardziej, bo ja lubię bardzo tę zieleń, natomiast nadal nie. Z parówczanych rzeczy, moi drodzy, mamy jeszcze bezrękawnik, który jest dokładnie takim samym bezrękawnikiem, jak tamten niebieski, który mierzyłam, tylko po prostu w tej kolorystyce. Nie będę go już mierzyła, pokazuję Wam tylko, że to jest dokładnie to samo, co tamten bezrękawnik. I jeszcze bluza, to jest bluza dokładnie taka sama jak ta, którą mierzyłam w tym kolorze niebieskim. Była jeszcze jedna, biało-beżowa i myślę, że w tym zestawieniu kolorystycznym wyglądałaby zdecydowanie najbardziej tak szlachetnie, jeśli mogę to ująć w ten sposób. Nie jestem przekonana do tego, czy moja twarz meczuje z parówką. Ja mam na sobie kolejne ubranie, jest to bluza w rozmiarze XL, to jest męska bluza. A ja się nie pytałam o kolor. Chciałam zapytać, co sądzisz o samej bluzie? To nie jest męska bluza. Nie? Ona jest nie męska? Jest sukienką. Bo ja wzięłam rozmiar XL, ale sama bluza ci się podoba, czy nie? Janek powiedział, że wyglądam jak kierowca Ubera. Mi się ta bluza podoba. Ja mam bardzo podobną bluzę z PLN-ów, tylko z kapturem też, bo to jest welur, też tłoczony w
w choinki. Jak dla mnie bardzo spoko, natomiast... A, i tu jest jeszcze wyszywane logo. Jak dla mnie bardzo spoko, natomiast ja mam dosyć podobną bluzę, więc nie jestem pewna, czy akurat tę bluzę bym sobie zostawiała, ale jest bardzo przyjemna i jest taka super leciutka. Ja na przykład, jeżeli chodzi o moją opinię, jestem za tym, żeby niczego nie zostawiać. Mam tutaj takie straszne gacie, słuchajcie. I to już jest zupełnie inny welur. To jest jakby zupełnie dwa różne materiały. Nie rozumiem dlaczego. Tutaj to jest wysoka jakość. Tutaj to jest po raz kolejny, tak jak było w przypadku tych dwóch sukienek strasznych, które Wam pokazywałam. No, jakaś masakra. Nie dość, że to wygląda jak taki mega plastik, ma taki... błysk na tym materiale jest, do tego jest przezroczysty, więc będzie Wam prześwitywała dupa po prostu przez to. Ja nie wiem, czy to widać, że to jest przezroczyste, Janek. Widać moją dłoń? Jest po prostu, są totalnie przezroczyste. I to jest kolejna rzecz, która jest no nieciekawej jakości. Mi się tego nawet nie chce zakładać, szczerze mówiąc, ale założę. Bardzo dziwny jest ten krój, dlatego że tu są dopasowane, tu są luźne. No, nie jest to na moją figurę na pewno. Materiał, przez to, że ma pobłysk, to te nogi pogrubia wizualnie. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się w ogóle. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale na żywo to nie wygląda dobrze. Bluza spoko, spodnie bardzo niespoko. I ostatnia rzecz, czyli kombinezon. Jest za długi, depcze sobie po nogawkach, jest również za luźny. To jest rozmiar 34. Jest dużo za dużo. Musiałabym mieć 30, no myślę, że 30 byłaby tutaj zdecydowanie lepsza. Czyli taki rozmiar jak ta sukienka, którą mierzyłam też w tym kolorze, on by wtedy ładnie wyglądał, bo miałby luźne nogawki, a tu byłby bardziej dopasowany, no i nie byłby pewnie wtedy taki długi. Wyglądam jak dziad. Ogólnie uważam, że to jest całkiem fajny ciuch, fajnie go można ograć. W tym akurat przypadku ten kołnierzyk mi się podoba, to jest takie, to ma mocno 70-sowy vibe i to mi się podoba. Gdyby ta góra była bardziej dopasowana, to wyglądałoby to całkiem fajnie. Oczywiście cała reszta też musiałaby być bardziej dopasowana. No tak, no jest za duży, więc nie ma co go tutaj specjalnie oceniać. Jest to ostatnia rzecz, którą mierzę w tym gigantycznym zamówieniu. Dajcie znać, czy coś z tej nowej kolekcji Wam przypadło do gustu. Ja mam kilka tutaj swoich faworytów, natomiast tak kilka słów podsumowania. To z latami 70., szczerze mówiąc, ta kolekcja jako całość nie specjalnie dużo ma wspólnego. Są oczywiście jakieś takie odniesienia do jakichś takich klasyków z tych lat 70., które w tych czasach Adidas wypuszczał, ale są one jednak w takiej bardziej nowoczesnej formie, a nawet nowoczesnej, ale w kierunku tych lat 2000, lat 90., więc nie jest to kolekcja, która wygląda tak dobrze na żywo, jak wyglądała dobrze na zdjęciach. Część tych rzeczy faktycznie na żywo okazała się być fajniejsza, ale tak w całokształcie, gdybym miała to opisać, to jednak zdecydowanie zdjęcia i tam ci modele wystylizowani wyglądają dużo, dużo lepiej. Na żywo część z tych rzeczy trochę traci. Bardzo mi się podobała kamizelka czerwona, bardzo mi się podobały oczywiście te spodnie dzwony, super torebka, fajny ten sweter, t-shirty też są całkiem przyjemne, pasują do całej reszty. No i ta sukienka jeszcze mi się podobała, ta brązowa. I to byłyby moje takie typy. Cała reszta nie moja bajka, a część z tych rzeczy po prostu uważam, że jest wybitnie niskiej jakości, tym bardziej, kiedy mówimy tutaj o tak bardzo wysokich cenach. Także dajcie znać, co Wy sądzicie, czy mieliście kontakt już z ubraniami z tej kolekcji. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pa!